głównym celem tego spotkania jest wypracowanie jakiejś strategii na przyszłość. Jesteśmy członkiniami SAPy, Rhythm of Resistance, i grałyśmy w Kopenhadze na demonstracji. Oczywiście to nie było tylko granie, tylko miało to jakieś polityczne przesłanie. W zasadzie od początku, jak przyjechaliśmy do Amsterdamu, uznaliśmy, że warto pojechać do Kopenhagi na ten szczyt, ponieważ jest on ważny i w zasadzie było to, wydaje mi się, pierwsze takie duże spotkanie w tej sprawie, które zmobilizowało dużą ilość ludzi. W zasadzie według mnie można to uznać za początek jakiegoś ruchu globalnego i jakieś świadectwo tego, że globalne społeczeństwo obywatelskie istnieje i powstaje, powoli zaczyna się tworzyć. Dlatego zdecydowaliśmy się tam pojechać właśnie z Sambą, dlatego że jest to grupa, w której gramy na co dzień w Polsce i jest to grupa, która ogólnie wspiera inicjatywy, demonstracje równościowe, wolnościowe i dlatego Samba też znalazła się na tej demonstracji. Oprócz tego brałyśmy udział w jednym wydarzeniu, tylko niestety alternatywnego szczytu, byłyśmy na People Assembly. No, to było ważne doświadczenie z tego względu, że mogłyśmy usłyszeć, co ludzie mają do powiedzenia, których normalnie głos jest pomijany. Przedstawicieli z Ameryki Południowej, z Afryki, którzy mówili, jak zmiany klimatu wpływają na ich życie i jakie inicjatywy, jak działają, żeby walczyć z systemem, ale też jakby o swoje przetrwanie, swoje warunki życia. To jakby taki przykład na to, że powiedzmy jakaś ponadnarodowa sieć jednak istnieje i jest możliwe skoordynowanie wspólnego działania. I przykładem tego jest teraz to dzisiejsze spotkanie, czyli że ci ludzie byli w stanie ponownie się zebrać i dyskutować o tym, jak dalej być później. No i oprócz tego tutaj jest dużo ciekawych postulatów, między innymi to, czego jakby w Polsce się nie ciągnie tego tematu, czyli że zmiany klimatu i środowiska jest ściśle związane z innymi aspektami życia społecznego i z kapitalizmem, z ustrojem politycznym i z systemem podejmowania decyzji. Wydaje nam się, dlatego ten temat chciałbyśmy pociągnąć w Polsce, bo o tym się troszkę nie mówi, o tym, jak bardzo wielowymiarowo to jest połączone ze sobą. W zasadzie ten szczyt nauczył nas, pokazał nam, że jakby zmiana klimatu to nie jest kwestia tylko tego, że wymierają zwierzęta i rośliny, tylko jakby głównie w jaki sposób wpływa to na życie ludzi, że jest to bardzo kompleksowe zjawisko, no i musimy jakby coś z tym zrobić. No i w zasadzie te wszystkie decyzje podejmowane są na poziomie bardzo międzynarodowym i w zasadzie przeciętny obywatel nie ma nic do powiedzenia. To w zasadzie jest łatwe do pokazania na przykładzie Polski. W zasadzie nie mamy pojęcia, w jaki sposób nasi przedstawiciele rządu, co oni na takim szczycie będą mówić. Nie mamy żadnego wpływu na to. To wszystko się dzieje teraz, klimat się zmienia i to wpłynie wkrótce na nasze życie, nawet jeżeli nie wpływa teraz. Wiemy, co właśnie można było usłyszeć w Kopenhadze, że już to wpływa na życie ludzi, na tak zwanym globalnym południu, ale to prędzej czy później dosięgnie nas. Poza tym jakby niszczymy nasze środowisko, niszczymy planetę, no i kiedyś jakby będziemy musieli ponieść tego konsekwencje. I wydaje mi się, że jakby nie mamy prawa do tego, żeby tak o to nie dbać. Więc wydaje mi się, że każdy powinien osobiście podjąć jakieś działania, żeby przeciwdziałać temu, co się dzieje. Zarówno osobiście, jak i też jest to temat, który może spowodować, że w końcu Polki i Polacy zaczną jakoś uczestniczyć we wspólnych inicjatywach, to znaczy robić coś razem. I tutaj kolejnym tematem, który tutaj jest poruszany, to są takie inicjatywy lokalne, których no jak widać u nas w Polsce, tak nie chcąc generalizować, ale raczej brakuje. Czyli żeby zacząć budować, powiedzmy, od podstaw jakieś społeczeństwo obywatelskie, czy jakkolwiek to się teoretycznie nazywa, po prostu jakieś wspólne działanie. Myślę, że to jest ważne, żeby później można to było kontynuować i właśnie w jakiś tam sposób zwalczać i adaptować się do tych zmian, które nas jednak czekają, czego wiele ludzi czemu zaprzecza, no ale tak jednak będzie. Najbardziej znana i poruszona kwestia to jest kwestia wzrostu temperatury. Czyli oczywiście wszyscy wiedzą, że topnieją lodowce, temperatura wzrasta, no ale oczywiście w zasadzie rzadko mówi się o tym, jak to wpływa na życie ludzi, czyli przede wszystkim zalewanie wysp, które już ostatnio pojawia się w mediach, ale także to, że źle użytkujemy grunty, lasy są wycinane, rolnictwo nie jest odnawialne, zrównoważone.
No i w ten sposób są mniejsze plony, zmniejsza się ilość wody i ludzie, którzy utrzymują się z przyrody, mieszkają w lasach czy utrzymują się z uprawy, wytracą swoje, że powiem, nazwać środowisko naturalne. Nie mają, ich plony są mniejsze, nie mają już z czego się wyżywić. A przede wszystkim ludzie, no to akurat jest częściej, było dużo razy podkreślone w Kopenhadze, czyli jakby ludność zamieszkująca lasy, Indianie, oni przez wycinanie lasów oni tracą jakby środowisko, w którym żyją, z czego się utrzymują. Boże, jak to w sumie jeszcze można w różnych dwa aspekty, jakby polityczny i ekonomiczny. Czyli polityczny to właśnie to, co Inga powiedziała, powoduje powstanie w ogóle nowej grupy uchodźców klimatycznych. Czyli Europa powoli zaczyna się przygotowywać na to, że ludzie z terenów, które są dotknięte zmianami klimatu, będą musieli znaleźć inne miejsce, w którym będą żyć. No a druga kwestia to jest kwestia ekonomiczna, czyli lobby ponad międzynarodowych korporacji, które było bardzo widoczne. Było więcej przedstawicieli korporacji na szczycie w Kopenhadze niż przedstawicieli państw, jakby państw narodowych. Także to też oznacza, że głównym czynnikiem, który wpływa na decyzję, jest jednak nadal czynnik ekonomiczny. Myślę, że ekonomiczne, polityczne, no i społeczne, jakaś tam solidarność, prawda, międzyludzka, no to powiedzmy w dzisiejszych czasach może tak już nie wspomina, więc myślę, że czynnik ekonomiczny tutaj jest jakby zmian klimatu jest bardzo istotny. Międzynarodowe korporacje są zainteresowane tylko i wyłącznie własnym zyskiem, no i to przykładów na to, w jaki sposób niszczą środowisko naturalne, gdzie jednak mieszkają ludzie, no to tych przykładów jest masa. Co my możemy zrobić? No myślę, że przede wszystkim jakaś taka, nie wiem, świadoma konsumpcja, patrzenie na to, w jaki sposób działają firmy i korporacje, z których usług korzystamy, czy niszczą środowisko, czy zwracają w jakikolwiek sposób uwagę na to, w jaki sposób ich działalność, ich próba osiągnięcia zysku wpływa na ludność lokalną. To możemy robić, możemy spróbować dowiadywać się, w jaki sposób te korporacje funkcjonują, w jaki sposób nasze produkty, które kupujemy, są produkowane. No i wydaje mi się, że właśnie kwestia takiego naszego życia codziennego, czyli kwestia właśnie, mam nadzieję, że tutaj będzie o tym rozmawiać, w jaki sposób wybrać produkty, żeby one były produkowane w sposób, który nie jest tak szkodliwy dla środowiska. Nacisk na odnawialne źródła energii przede wszystkim. No i druga kwestia, czyli jakby jakaś działalność też lokalna, to właśnie skąd produkt pochodzi, jeśli pochodzi skądś ze świata, że tak powiem, i skupianie się też na, nie wiem, wspieraniu jakichś przedsiębiorstw lokalnych i tak dalej. To myślę, że przeciętna obywatelka czy obywatel jest w stanie objąć, no jeszcze żyjąc na jakimś, prowadząc życie na dość wysokim poziomie, myślę, że jest się w stanie to zrobić. Wystarczy tylko troszkę wysiłku i chęci, więc to wszystko. To ile osób było w Kopenhadze świadczy o tym, że to nie są 2-3 osoby, tylko na przykład te 100 tysięcy, więc myślę, że jeżeli 100 tysięcy ludzi zacznie mówić o tym, że powinniśmy żyć trochę inaczej i zaczną żyć w inny sposób, jakby dbając o środowisko, dbając o planetę i o tym, jak nasze działania wpływają na innych, to jest szansa, że inni też zrozumieją, że jest to istotny problem. To jest kwestia, myślę, że wzrostu świadomości, ale że to się będzie jakoś powoli rozprzestrzeniało.